Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Wyspy. Wyspy, która niestety niewątpliwie zmierza już ku końcowi, gdyż zadań fabularnych zostało nam jeden, chyba to do końca i kolejne. Ale mamy jeszcze trochę pobocznego staffu, tak więc krok pierwszy, dotrzemy tutaj do miejsca, z którego będziemy mogli się stąd przenieść i zobaczymy, jakie jeszcze inne historie nam całe LA zaproponuje. Patrząc się od razu na Patona, czyli jak na razie największego gołta całej naszej przygody, który pokonał swoje ograniczenia, wyszedł z kanałów i być może uratuje nam wszystkim życie. A tutaj nie chcę tego za bardzo ekspozować na początku filmu, wiecie jak jest YouTube, ale niestety nasz kolega Sambi, no chyba nie doczeka się tego ratunku, tak więc w tej chwili razem z Emmą trwają w uścisku miłości. A ja cóż, a ja wychodzę na miasto zobaczyć, co mnie tutaj czeka, jakie kolejne potworności będą mnie tutaj atakować. Hollywood Boulevard, co? Tisha's protecting daddy. Somehow he talked around. No, no cóż, niektóre kobiety mają wewnętrzną potrzebę chronienia swojego daddy'ego i ona ewidentnie do nich należy. Jezus Maria. Tak więc moi drodzy, jeżeli lubicie Wyspę na moim kanale, zostawcie lajka, a ja zabieram się za poszukiwanie odpowiedzi. Na razie musimy znaleźć doktorka, musimy znaleźć jego córkę, musimy ich pokonać, musimy zobaczyć, co się w ogóle dalej będzie z tymi całymi numenami działo, ponieważ to nadal jest jedna wielka tajemnica. Mamy całą masę bełtów wszędzie powbijanych. Ciekawy jestem, czy ja będę miał ostatecznie okazję pobawić się kuszą. Mam trochę taką nadzieję. Fajna by to była broń. Taka, której jeszcze w sumie nie miałem okazji używać. Kamera? No właśnie. Największy plus kuszy, czyli możliwość odzyskiwania amunicji. Ona ma w to po prostu wysrane. Bo po co jej amunicja? Będzie po prostu strzelała w nieskończoność. Potwierajmy sobie te drzwi i pozbieram tutaj jakieś chemikalia. Mamy tutaj jakieś boczne przejścia. Ja się zastanawiam, czy będzie w nich cokolwiek sensownego. Czy ja mam tutaj czegoś szukać? Czy może raczej iść cały czas wielkim czerwonym dywanem po trasie sławy? Albo może otwierać sobie te przejścia, żeby zobaczyć, co się tutaj znajdzie. Kolejne pieprzone sejfy pozamykane, z którymi nic nie zrobię. Świetnie. Dzięki wielkie za ten. To nawet nie będę się tutaj ograniczał do kopania. Rozwalamy po prostu wszystko na bombie. Co ja będę tutaj dbał o moją broń i jej nie zużywał? W jakim celu? Kopiemy wszystkie zombiaki na ziemi. Jak na razie jest tutaj szokująco spokojnie. Ewidentnie doktorek razem z córeczką zrobili tutaj niezłą czystkę. Okej, dobra. Zmieniam zdanie. Oczywiście, że przyszły tutaj jakieś grzmoty. Krzykacz tam w tej chwili się drze, aczkolwiek rzuciłem tam im małą niespodziankę tego szwendacza. Ohohoho! Możemy pięknie w tej chwili załatwić, ale przydałoby się też na niego strzelić jakąś naszą Peggy, albo może po prostu wszystkich ich tutaj pozałatwiać elektrycznością, spowodować jakieś wybuchy. Szwendacz, krzykacz, nie jestem pewien, gdzie jest krzykacz. Gdzieś tam się cały czas buja. O! No i co? No i załatwione! Uwielbiam czyścić cały korytarz pełen zombiaków jedną dobrą serią wystrzeloną z naszego karabinu. Dobra, ta jeszcze niestety się jakoś trzyma, ale chyba jej nogi urwało. Wydaje mi się, że to może być całkiem niezła taktyka. Nie wiem, dawno nie sprawdzałem mojego poradnika taktycznego, żeby zobaczyć jakie... jakie ciosy i jakie słabe punkty mają te wszystkie zombie, z którymi walczę, po prostu chodzę i kroję. This has been moved. No prizes for guessing who. No nie podoba mi się to. Normalny człowiek raczej nie byłby w stanie tego poruszyć. Czy tutaj jakieś wielkie zombie wchodziły w grę? Czy może oni mają jakieś moce? Kto wie? Przełącznik mogę sobie kliknąć. Co się teraz stało? Coś otworzyłem. Coś tutaj, tutaj. Te kable nie jestem pewien, gdzie prowadzą. To mogłem pewnie zestrzelić i od razu zrzucić tutaj na nich elektryczność. Dobra, zombiaki. Aha! That's why they couldn't just open the door. A dobra, okej. Okay. Jezus Maria, nie zauważyłem, że ten przycisk mi otworzył te rolety, dlatego oni to sobie przewrócili, żeby móc wejść do środka. The fuck is this about? Klinika postarzania? And what was Ruben doing here? O, to intrygujące, tak? Ryan tutaj dobry argument podaje. Kto kurwa poszedłby do kliniki, żeby chcieć wyglądać starzej? Raczej w drugą stronę to działa. Oh, come on. Dobra, co ja mam teraz ze sobą zrobić, żeby w ogóle się stąd wydostać? Te drzwi otworzę od drugiej strony niekoniecznie. Obejrzyj klinikę postarzania. Dobra, odkryjmy tajemnicę. Nie wiem, może po prostu ludziom w LA już tak odjebało, że zaczęli naprawdę jakieś nowinki wymyślać. Teraz trendy jest wyglądanie staro, a nie wyglądanie młodo. Może przy komputerze jakieś informacje się tutaj znajdą? Nie jestem pewien, na drugą stronę nie przejdę. Bełty mi nic nie powiedzą, karty tutaj nie znajdę. No to oglądajmy tę klinikę, ale nic tutaj się nie znajduje. Żadne obiekty, które mogłyby przyciągnąć moją uwagę. Nie wiem, może przy podłodze coś się znajduje? Tutaj te kremy wszystkie? Co ja mam tutaj znaleźć? Co ja mam wyczytać? Co ja mam odkryć? Na zewnątrz raczej nie powinienem w tej chwili wychodzić. Może tutaj u góry jakieś materiały, niematerialy?
No cholera jasna, dlaczego zawsze... Wiecie co? Najprawdopodobniej leży tutaj jakieś jedno gówno skrzętnie ukryte... O, proszę, co my tutaj mamy? Karta dostępu leży głęboko schowana pod pieprzonym stolikiem. Empty. Where did they go? Okej. Sprawdzałem sobie ostatnią informację na temat tak zwanego punktu bez powrotu i to jest, wydaje mi się, on. Tutaj mamy miejsce, w którym możemy podróżować do przodu, mamy scopa, z którym możemy pogadać, just książka. Just normal stuff. Tutaj kremy na ziemi. Na pewno to postarzanie, odmładzanie, mam wrażenie, będzie mocno związane z tym, dlaczego w ogóle stworzono wirus zombie. A tu walcz lub gin, zobaczymy go sobie później, półki. Nie wiem, może teraz po prostu młode osoby chcą wyglądać starzej. Każdy na pewno miał taką fazę w swoim życiu, kiedy był nastolatkiem i naprawdę chciał wyglądać starzej. Jak nastoletni chłopcy, którzy chcieli mieć, kurwa, tonę zarostu i włosy na jajach, żeby móc kupić sobie alkohol. Nie wiem, dlaczego włosy na jajach miałyby pomóc, ale wiecie co, różnie bywa w sklepach. Zależy, jakie tam deale sobie z nimi strzelimy. A kobiety, nie wiem, ubierają się tak, żeby wyglądać starzej. Hi, Constant. Aha, transkrypcja głosowa, ale coś ciekawego? Tato, co my tu do cholery robimy? Wszystko ci wyjaśnię, jak to otworzę. Nie, mam już dość chodzenia za tobą. Zostawiliśmy wszystkie akty, przecież cały czas miałeś ten śmigłowiec. Powiedz mi, o co chodzi. Tworzę lekarstwo, dobrze ono położy temu wszystkiemu kres. Sprzęt jest za tymi drzwiami, ale nie zrobię tego bez ciebie. Ciszo, jeszcze tylko trochę, proszę. Ale potem wszystko mi powiesz. Wszystkiego się dowiesz, kochanie, obiecuję. Okej, proszę, jesteśmy cały czas nagrywani. Bez przerwy. List of names and ID numbers, including Dr. Reed. What is this place? O Boże, Boże. Dobra, znajdźmy wszystkie informacje, które tutaj są do odkrycia, żebym chociaż wiedział, na czym stoję obecnie. Co tutaj jeszcze ma na sobie lupkę? Co mi zdradzi jakieś tajemnice? Tylko 5% progresu. Come on, dobra, może coś pod biurkiem leży? Tutaj jest jakiś... O, proszę, przełącznik! Mruczne tajemnice za drzwiami. O Jezus Maria, oczywiście, że jakieś dzikie laboratorium za wybitą ścianą się tutaj znajduje. No to jest cała ta lokacja, w której będą się pewnie jakieś popieprzone finałowe rzeczy działy. Dlatego też, zgodnie z tym, co mówiłem, nie chcę w tej chwili ładować się w jeden wielki rajd do finału tej gry, tylko zająć się jakimiś innymi pobocznymi rzeczami. Dlatego po prostu na razie się stąd ewakuujemy, wrócimy tutaj, kiedy już będziemy gotowi, żeby po prostu lecieć ku finałowi, ale jeszcze trochę chciałbym się pobawić, zanim niewątpliwie odłożę tę grę i raczej do niej wracać nie będę. Chciałbym sobie tutaj troszeczkę jeszcze podziałać. Tylko gdzie będzie ciekawie? Mamy Venice Beach, mamy nabrzeże. Nabrzeże, nie jestem wielkim fanem nabrzeża, ale co jest takiego w Venice Beach? Mamy tutaj bar z grillem albo wieżę. Zobaczmy niebieskiego kraba. Za dnia oczywiście. W końcu będzie jakaś miła odmiana od ciemności tej nocy. Ostatnio na live zabraliśmy całą masę tych questów. Dużo na tym właśnie nabrzeżu, gdzie było to... ten diabelski młyn i tak dalej, więc tak naprawdę kwestią pozostaje wybrać sobie, co chcę robić, a potem zacząć to robić. No, tu mamy jakieś nowe zadanie. Mamy pana handlarza, któremu przydałoby się trochę z nim pohandlować. 3 bezpieczniki na pewno. O! Moje gardło już mnie tutaj dzisiaj nie lubi. Mamy kolejne upgrade'y, ale mam chyba lepszy upgrade niż to, dlatego nie będę w to na razie inwestował. Bronię jakieś do sprzedania. Potrzebuję pieniędzy na upgrade'y i tak dalej, dlatego powywalam to, co mnie po prostu nie interesuje. Na przykład wakizashi, które może być fajną bronią, ale ostatecznie ma za mały zasięg. Kibo jakoś do mnie ostatecznie nie przemówił. Tłuczek do mięsa też niech wyleci. Taka pika porażania jest na... O, potrójną elektryczność zmodyfikowana. To akurat fajny bajer. Pałka policyjna, mech. Tutaj mamy jakąś kolejną strzelbę. Na 25 poziom, moje jest na 24, ale szczerze mówiąc, ma niewiele mniej obrażeń. Po upgrade'zie tej na odpowiedni level myślę, że ona będzie wystarczająco zajebista. Tej piki nie będę się pozbywał. Miecz oficerski to mogłoby być w ogóle zajebiste po przerobieniu. Strzelby też się pozbędę. Czemu ja mam to trzymać? Bez sensu. Dobra, zioma ma questa, a my mamy parę rzeczy do potencjalnego zmodyfikowania. Widzę, że legend nawet nie mogę sprzedać. Nie mam takiej możliwości. Mam naszego rozbijacza związków. Dostosowanie poziomu 16 tysięcy kosztuje. To jest koszt sprzedania, znaczy pieniądze, jakie uzyskamy za sprzedanie 2 różnych fioletowych broni. Tak więc jak widzicie, upgrade'y nie są tanie. Przede mną jeszcze 5 leveli, które mogę wbić, zanim będziemy... na maksie. Dobra, karabiny automatyczne i tak dalej, te niszczyciele głów. O, bo to 2 poziomy teraz do góry musi pójść, co? Powiem wam tak, podobają mi się moje wielkie młoty obuchowe, ale im dalej w las, im więcej przeciwników tutaj na mnie napada. Naprawdę fajnie by było mieć jakąś broń, która po prostu będzie szybkim napierdalaczem, którego będę używał do nakładania efektów statusowych. I o ile nasz łowca głów może być spoko, o tyle chciałbym miecz oficerski sobie przerobić. Ja chciałbym w ogóle dowiedzieć się, jaką on ma swoją umiejętność, ponieważ on... O... Czym jest szał? Zapomniałem, wiem, czym jest buldożer, łowca głów i co tutaj jeszcze było.
okaleczanie. Ale czym jest dokładnie szał? Poproszę szczegóły. Szybkie ataki aktywują trafienia krytycznie, nieznacznie zwiększają prędkość ataku, efekt można kumulować. O, tym bardziej. Kierując się poradą spod jednego z odcinków, taki miecz może być bardzo fajny, bo jeżeli na przykład wrzucę w niego ogień na wysoki poziom, a mam na trzeci, to mogę z niego zrobić maszynę do podpalania zombiaków. Oczywiście, nie będzie trwała, nie będzie niesamowicie dużo biła, ale jednocześnie nie do tego będzie służyła. Będzie miała podpalać wszystko dookoła i trzeba nią machać po prostu jak tylko szybko się da. Tak więc wiecie co, spróbujmy, poeksperymentujmy. Tutaj jakaś waga piórkowa, mam te różne zombiacze upgrade'y. Zranienie daje szansę na odzyskanie zdrowia, było coś z wybuchającymi. Powalenie powoduje potężną eksplozję w chwili zetknięcia z ziemią, to raczej do mojego młota. On powala praktycznie każdym jednym ciosem mocniejszym. A tutaj zdrowie, a tutaj mocne ataki z użyciem efektu spowodują rozprzestrzenienie się efektu na pobliskie zombie. To może być zajebiste. Ja akurat mam ten toksyczny woreczek, zakażone mięso. Dobra, zróbmy to. Wrzućmy fioletowy upgrade'ik zombiakowy tutaj może wylądować. I teraz pytanie, czy ja chcę po prostu sobie jakieś niszczenie tutaj wrzucić? Czy może coś takiego? Okaleczenie wytwarza kałuże płonącego paliwa? No w połączeniu z tym, że to jest ogniste... Dobra, wiecie co? Lecimy. To będzie giga ognisty miecz. Jeszcze przydałoby się jego level podbić, żeby był naprawdę tutaj na bieżąco ze wszystkim, co używam. Dlatego dopasuj poziom. Zrobimy to. 16 tysięcy. Stać mnie! Po to mam to, żeby po prostu wydawać, tak? Więc nie będę tutaj oszczędzał jak debil. Trochę złomu jeszcze ze mnie wypadło przy okazji. Dlatego mamy tutaj inne rzeczy do sprzedania. Pitu, pitu. Na razie moje szepczące ostrze bym tutaj schował. Albo wiecie co? Nie, jebać to. Sprzedam je po prostu. Nic lepszego z nim nie zrobię. Mamy ten karabin Peggy. Peggy jest w ogóle zajebistą bronią. Będę się jej trzymał do końca. Ale... Lari, lari, ra. Tego noża sobie schowam. Ta katana, znaczy Boże, ta katana, ta maczeta, jak fajna by nie była, to jednak upgrade legendarny, który na nią jest nałożony i niezmienny, nie za bardzo mi pasuje. Dlatego sobie ją po prostu odpuszczę. Tutaj wrzucimy naszego miecza, który oczywiście teraz ma największe obrażenia ze wszystkiego. Tego się pozbędę. Pika porażania też może być całkiem ciekawa, ale jeszcze trzeba jakieś tam cudeńka do niej dorzucić. Ale jak już mam tyle rzeczy w tym schowku, to ja po prostu posprzedaję te strzelby, te młoty. Nawet jak mają fajne levele i tak dalej, to wiecie co, ja już mam niektóre rzeczy zrobione. Nie będę wydawał znowu na te bronie, żeby po prostu marnować moje zasoby do craftingu. Dlatego sprzedaj. Co mam niewyekwipowane? Jest ten młot. 6500 i razem ze sprzedażą tego kilofa masakry mniej więcej stać mnie na podniesienie levela kolejnej fajnej rzeczy, którą mam. Strzelba urwania głowy na 25 poziom. No mam tą strzelbę niszczenia, uderzania. Ona jest fajnie przerobiona. Ta nie ma żadnego upgrade'a sensownego, więc też się jej pozbędę. Mam nadzieję, że znajdziemy w najbliższym czasie jakieś inne ciekawe rzeczy. Dobra, mamy pieniądze, teraz zadbać o poziomy tych wszystkich broni. Ta już jest upgrade'owana na 26. Mój gigamłot też dobrze by było sobie tutaj dopasować jego poziom za 16 koła. Kolejne. Ta pała też całkiem nieźle działa, aczkolwiek ona spełnia praktycznie taką samą rolę jak ten młot. I tutaj, dobra, wiecie co, też sobie podnieśmy. Mam pieniądze, to będę wydawał pieniądze. Na pewno Peggy chciałbym sobie podbić, ponieważ to jest zawsze wartościowe. Mieć jedną broń, która po prostu... napierdala zombiaki, jeszcze eksplozję powoduje, kiedy my strzelamy im w głowy. I na koniec jeszcze pozbędę się tego jednego szepczącego ostrza, które już jest zdecydowanie za słabe i nie opłaca mi się go nawet dalej trzymać. No i co? Jesteśmy w miarę wyposażeni. Zobaczmy, czego chce trend. Yo, craziest thing. I was cleaning up the parking lot and some gunk got all caught up on my broom. Tried to smack it off and boing! Goes bouncing over the wall. Słucham? There's weird shit inside the zombies. It does stuff. That's the stuff that turns him. Oh, I knew it, man. It's not a virus. It's like GM food. Mhm. Tak, na pewno GMO. Antibiotic beef. It's all brewing inside them. Well, I mean, I don't know about that, but I could definitely use more of that gunk. I think I know where you can get the good stuff, yeah. The most messed up zombie. That's where. You gotta check the strongest man comp. Those roid-soaked douchebags will be gunk mines. Could be, yeah. Yeah, and like the sewer outfall? There's been toxic waste in there for years. I mean, there's gotta be bad turkeys cooking in that oven. You might be onto something. I'm gonna go check it out. Yeah, yeah, you'll see I'm right. GM Foods, man.
Ta, dobra, wiesz co, może odpuśćmy sobie zastanawianie się nad twoją teorią dotyczącą jedzenia GMO, ponieważ GMO raczej ratuje życie biednych dzieci w dewelopujących się krajach. I skupmy się na tym, gdzie można zdobyć więcej tej mazi. Tak, jara mnie perspektywa całej tej mazi. Teraz, gdzie on poleca mi iść? Dwa różne miejsca, żeby zdobyć to i tamto. Tutaj są wybuchacze. O Jezus Maria, oczywiście, że wybuchacze. A tutaj mamy skrytka zombie z kluczem, ale właśnie dawca narządów. Obrzydliwe fragmenty. Odpływ kanałów i napuchnięte fragmenty w Muscle Beach, gdzie odbywały się zawody strongmanów. Dobra, czy mamy tutaj coś jeszcze w ogóle do roboty w całym tym miejscu, jakiegoś questa? Być może jakieś poszukiwania, ponieważ tych poszukiwań też się trochę zebrało. Ten jest Venice Beach, Davis. I oczywiście Davisa poszukiwanie nie będzie takie łatwe. W której części piekielnego LA jest Davis? Czy ja mam tutaj jakieś informacje? Miał pojechać autobusem do Venice Beach. Martwi się, że autobus gdzieś utknął i jej synek może być w niebezpieczeństwie. Cóż, wiem gdzie iść do tego questa niebieskiego, tak więc mogę sobie po prostu zrobić jakiegoś znacznika i nie będzie problemem, żebym się tam nawigował. Ja, dobrze, nakłada... O Jezus Maria, dobra. Co się odpierdala? Ależ ten miecz, on się tak ekstremalnie szybko zużywa, ale czy wy, kurwa, widzicie jednocześnie, jak on szybko rozpierdala zombie? Eksplozje po prostu lecą jedna za drugą. A ten mod to robi oczywiście to, co ten młot robi najlepiej. Cieszę się, że w końcu nie przemierzam jakichś popierdolonych odmętów, kanałów, czy też dziwnych, nie wiem, wojskowych placówek, od których po prostu odechciewa mi się żyć. Jesus! Aż ten młot pięknie bije. Powiem wam tak, zachowam sobie tego mojego nowego super szybkiego miecza ognistego na jakieś ciekawsze miejscówki, gdzie będzie cała tona zombiaków. Uhuhu! Pięknie się zderzyli. Płonący biegacz to już po prostu czeka, żeby we mnie wlecieć, ale ja czekam, żeby... Oho! Zdzielić go młotem. Jesus! Wszystko wybucha, potencjalnie ściągając zombiaki, ale to jakby, powiedzmy, same plusy. Szwendarz strażak. Bye, bye! Haha! Dalej tak samo satysfakcjonujące. Dobra, czego się dowiemy w tym autobusie? To jest cała ta, wiecie, masa autobusów, która tutaj na początku się znajduje. Ja się przez nie przebijałem po tym, jak wyszedłem z kanału. O Jezus Maria, dobra, nagle będą mnie drzwi straszyły? Poszukaj śladów Davisa w autobusach ewakuacyjnych. No cóż, ewakuacyjnymi bym ich nie nazwał. Może kiedyś były trochę ewakuacyjne. Był taki ich pierwszy zamysł, ale potem zdecydowanie się nikt stąd nie ewakuował. Dobra, szukamy śladów. Te questy są fajne, one dają całkiem spoko nagrody. I najprawdopodobniej ich zajebistość wynika z tego, że trochę trzeba tutaj jednak popracować, żeby naszą nagrodę zdobyć. Aczkolwiek... Żadnych śladów tu nie widzę. Nie wiem, czy one będą jakieś malutkie. O, proszę, dodatkowe punkty. To nie ten autobus. Przystanek Davisa był... Jestem w autobusie, jadę na nabrzeże. Oj. No dobra. Nie spodziewałem się, że w pierwszym miejscu, do którego pójdę, go już tutaj od razu znajdę. Za żadnym razem tak praktycznie nie jest. O, siema, siema. Rose? Kim jest, kurwa, Rose? Dobra, okej. Okay. Ściągnijmy tam te durne zombiaki w takim razie. Dam radę. Wuhuu! O Jezus Maria, dobra, wybuchacze jebacze będą mi przeszkadzać. Dobra, wiecie co? Jebać to, czas na furię. Podrapmy ją, zadrapmy ją wręcz na śmierć, bo czemu nie? Ona na pewno będzie miała jakieś fajne klucze czy inne cudeńka. Wszystkie te nazwane zombiaki mają same fajne cudeńka przy sobie. Dobra, ale na wybuchacza nadal muszę uważać. Okej, okay, jest git, jest w miarę git. Hej, człapaczu. Wuhuu! Nie dość, że umiera, to jeszcze powinna się chyba jakaś ta plama pod nim pojawić. Chyba, że to nie ten zombiak, może mi się trochę mylić. No, ten miecz nie wytrzymuje absolutnie żadnej liczby uderzeń, ale jeden cios, nie dość, że powoduje, kurwa, eksplozję, to jeszcze tak bardzo dużo bije. Dobra, magazyn Rose, tylko gdzie będzie magazyn Rose? Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie gdzieś w okolicy, jakbym miał strzelać. Może będzie coś napisane na budynkach? Gdzieś poszukuję po prostu Rose, napisanego na ścianie. To tam to się powinno znajdować. Szczególnie, że to musi być jakiś większy budynek. To nie jest do skrzynki, skrytki, schowka. To jest po prostu bezpośrednio do jej magazynu. A magazyny raczej bywają większe. Ale dobra, nie będę się tak aż bardzo na tym skupiał. Pewnie jest tam coś potężnego. Mogę sobie to zawsze na jakiejś, nie wiem, mapce sprawdzić. Na przykład. Ale na razie lecimy przed siebie. Gdzie jest ten jego autobus? 40... A, ty! Dobra, poszedłem w kompletnie złym kierunku. Boom! Nie wiem, to myślałem, że jakąś eksplozję jeszcze zrobi. Jedna głowa upolowana, zawsze fajne zajęcie. Ej, woda na dupca. A ja sobie zrobię skrócik. Aha, czekajcie, niedaleko nadbrzeża to jest kompletnie inna lokacja. Oj, tak to jest kompletnie inna lokacja, co? Nabrzeże, to pieprzone nadbrzeże. Ale tam wiecie co, jak sobie mogę włączyć na nadbrzeżu dzień, to jakoś tak od razu jest milej. Dobra, Amanda Steins, co ona tam robi? Nie. Ja chciałem zrobić dawca narządów, to jest to.
Dobra, zbambuzlowałem tutaj trochę sam siebie. Nie tutaj jest szczęście, którego poszukuję. Lecimy przed siebie. Mamy całkiem sporo do przebiegnięcia po plaży, ale jeżeli tam będą jakieś ciekawe, fajne rzeczy do kolejnych upgrade'ów, to ja nie narzekam. No poza tym dostaniemy całą masę expa zrobienia tych zadań. Ostatecznie mam wrażenie, że... A, może underleveled nie jestem, ale zawsze mógłbym być bardziej leveled. O, kolczasty biegacz. Chyba za bardzo się tutaj skupił na tym, żeby, nie wiem, naładować te kolce w sobie. Oj! O mój Boże, to ten grzmot. Nienawidzę tego typa. Tak straszliwie go nienawidzę. Czekajcie, bo on jest odporny na coś. Był, kurwa, odporny, ale już nawet nie pamiętam na co. Mogę się naładować moim ciosem? Jezus Maria, on może mi w pierdol spuścić, to na pewno. Kurwa! Łowca głów? On na obuchowy chyba jest odporny, tak mi się wydaje. Jebańcze samozwańcze. Ja ci, kurwa, dam. Chodź tutaj. Ja ci, kurwa, pokażę. Potnę cię tym, kurwa, ogniem. Eksploduj! Eksploduj i umieraj. Wyleczmy się. Rzeźników nie lubię najbardziej. Absolutnie. Ze wszystkich rodzajów przeciwników tutaj rzeźników nienawidzę najbardziej. Umieraj. Co teraz mogę sobie wybrać? Może ta pika porażania. Ona nie ma za dużych obrażeń, ale za to jak ładnie poraża. Jeszcze jakaś eksplozja tu miała miejsce. Dobra, lecimy dalej. Ten tutaj był tylko małą przeszkodą na mojej wielkiej drodze ku chwale. Lecim, lecim. Okej, okay, kontynuując. Boom! Szwendarz w kombinezonie. I kolejny człapacz. Jezus Maria, na jakie ja ich przygody zabieram. Powinni mi być naprawdę wdzięczni. Nawet jeżeli za życia nie mieli zbyt ekscytującej codzienności, to ja im takie emocje gwarantuję, kiedy tylko się tutaj pojawiam. Latają, wybuchają, czołgają się. Same cuda. Dobra, co my tam mamy? Nie jestem pewien, które to były fragmenty, ale to nie są przy kanałach. Tam już widzę jednego delikwenta, który zasługuje na... sympatycznego headshota. On tam żigo w tej chwili. No pokaż główkę jeszcze raz, tylko nie bądź taki schylony. Ej, boy! Jeszcze raz trafienie krytyczne. Pięknie, auto-aim działa perfekcyjnie. Dobra, ten załatwiony. Jeden problem z głowy. Klucz do szafki w burgerze 66. Uuu! Czyli to był jakiś nazwany zombiak. Dobra, to był chyba jakiś obsługant z tego baru. Nawet nie zauważyłem, nawet się nie zorientowałem. Dobra, to będą albo wybuchacze, no to chyba będą wybuchacze, nie jestem pewien. Idziemy na plażę w każdym razie, co się tutaj będzie działo? To jest to ujście z kanałów? O Jezus. Oczywiście musimy wejść do tych kanałów. Kurwa, kolejny rzeźnik pieprzony. Dobra, kurwa, atakuj mnie. O, niekoniecznie to chciałem robić. A może jednak nie chcesz, żebyś mnie, kurwa, atakował? Dobra, eksplozje, inne rzeczy. O, proszę, proszę. Może on jednak był odporny na cięte obrażenia? Jest też taka opcja. Nie jestem w tej chwili ani trochę pewien, ale umarł. Jedna dobra kontra daje mi już otwarcie, żeby po prostu bić go, jak mi się żywnie podoba. Szczególnie z tym upgrade'em na ogłuszenie trzeciego poziomu, który mam na moim kiju. Nawet nie muszę ładować tutaj ciężkich ataków. O, no tak, no tutaj będą też, kurwa, wybuchacze. Dobra, wybuchaczu, pożegnaj się z życiem i spłoń. Czy one będą tak tutaj po prostu spokojnie do mnie podchodziły w tej chwili? Docierały do schodków, a potem maszerowały w moją stronę? Chyba tak, coś czuję, że tak. Nie wiem, czy powinienem im w tą taką masę na brzuchu strzelać, czy może bardziej w głowę. Zwykłe zombiaki to raczej mają w głowie punkt krytyczny. Może ta broń wali kryty, nieważne gdzie strzelam? Trudno mi powiedzieć. O, jest zmarę. No dobra, głębiej musimy się zapuścić, żeby znaleźć obrzydliwe fragmenty zombie. No jak trzeba, to trzeba, co ja poradzę? O Jezus Maria, dobra. A no tak, przecież tutaj są jeszcze te wybuchające, kurwa, bulwy. Jesus. Będę musiał uważać naprawdę na niebezpieczeństwa z każdej strony. Dobra, szwendacz, wybuchacz. No dobra, wiecie co? Szczerze, jak mamy mieć do czynienia z wybuchaczami, to najczęściej najlepszą taktyką jest po prostu strzelanie. Jak głęboko ja będę musiał się tutaj zapuścić? Czy mnie po prostu czeka kolejna ogromna przygoda w kanałach? Nie, no one nie mogą być tutaj aż tak rozbudowane, jak są na mapach nazywających się kanały. Latarkę to ja mam wrażenie, mam włączoną non-stop. Te gówna muszę likwidować momentalnie, bo ja się po prostu zbliżę, a potem dednę. W momencie, w którym się tego najmniej spodziewam. Dobra, poproszę światło. Sorry, Ryan, ale chyba już nie ma tutaj miłych miejsc w okolicy. O-o, dobra, na spokojnie. Ogień już by ich tutaj załatwił. Możemy na razie chwilowo wyłączyć, żeby przejść do przodu. Ale ta, muszę być naprawdę cały czas mieć się na baczności, mieć strzelbę przyładowaną. Ona nie dość, że bije, to jeszcze odpycha. Nie powinienem tak marnować akurat amunicji na te wybuchające gówna. Coś tutaj harczy w mojej okolicy. Wolałbym, żeby nic nie harczało, ale no... Tak dobrze nie ma. Co tam? Pan wybuchacz na 25 level. Ej! Jaki on potężny! Ostrożnie weź gruczoł wybuchowy. Okej.
Hope it doesn't explode. Jakiegoś potężnego łoma jeszcze ogarnąłem. Ale dobra, to widzę wszystko, co tutaj jest do zrobienia, tak? Jeden po prostu giga wybuchacz, który był no zauważalnie odporniejszy od swoich kolegów i tyle. Ja mogę już stąd wydupcać. Dobra, wiecie co? Bardzo mnie to cieszy. Nie miałem ochoty spędzać tutaj ani chwili więcej, niż jest to konieczne. O Jezus Maria, oczywiście, że tam jakiś gigaplujacz jeszcze się znalazł. Dobra, wiecie co? Ale z gigaplujaczem to ja mam zamiar sobie poradzić za pomocą właśnie furii, podbiegnięcia i po prostu zadrapania go na śmierć. Powinna się, o właśnie, moja furia się tutaj ładuje, kiedy ja zabijam. Albo drapię po prostu, nie jestem pewien. W każdym razie pasek cały czas jest aktywny. O, dobra, cyk, cyk, cyk. Prawie się udało, dokładnie tak jak chciałem. Ciebie pożegnamy, ciebie zablokujemy i... Kurwa, nie, nie postrzelimy, bo nie mamy przeładowane. Tam jeszcze jeden grubcio do mnie idzie. Dobra, żegnaj! Woo! O, świetnie, kop prosto w nicość. Ty nie będziesz mnie tutaj denerwował. Tobie może upoluję głowę. O, spadłeś na ziemię, naprawdę. Okej, okay, no i co? No i jest git. To teraz czas na małą przebieżkę plażą, żeby zobaczyć, co takiego znajdę z drugiej strony. On mi proponował, żebym znalazł właśnie jakieś dwa bardzo konkretne materiały z zombiaków. Ale ten grubcio wybuchowy to jest coś, co ja jakby tak czy siak znajduję tu i tam. Podczas moich podróży, więc czy będzie w nim coś jakby wyjątkowego? Różne pewnie są questy, ale wszystkie są prawdopodobnie całkiem wartościowe. Chociaż wiecie co? Ja się upewnię, ponieważ tutaj mamy co? 4000 expa! Tutaj jakaś maczeta, kolejne 4000, jadeitowy smog, doskonała modyfikacja porażacza za Dez i matka szatana. No dobra. Warto jednak się, kurde, zorientować, co te questy dokładnie mi dadzą. Ale 4000 punktów doświadczenia. Ile mi do levela brakuje? Mam 217 tysięcy, czyli potrzebuję 13, 17 tysięcy do levela? Może być ciężko. Nie jestem pewien, ile dostanę doświadczenia za zbadanie całej tej sprawy, która się tam dzieje w tej Alei Gwiazd. Pewnie nie mało, jako że jest to quest fabularny. Ale ostatecznie mogę nie wbić tego maksymalnego levela. Kto wie, czy mi się uda. Dawca narządów, tak. Ty, Muscle Beach. Nie wiem, czy on mi teraz na mapie tego nie pokazuje, ale to było gdzieś chyba w tej okolicy. Siedlisko łamaczy. No oczywiście, że to będą łamacze. Ale spokojnie, mamy nasze pegowanie. Pegowanie zawsze jest dobrą opcją na nich, więc lecimy przed siebie. Damy radę. Niestety, moi drodzy, nie spodziewajcie się, że będziemy ciągnęli tę serię do 100%. Nie zrobimy wszystkich questów pobocznych, ani wszystkich misji z kategorii tam znalezione, zagubione, bo ostatecznie... No jest to tylko gra, w której łoimy zombie pałą po głowie. Póki ta fabuła jeszcze jakoś się rozkręca i ujawnia przed nami, aż do momentów kulminacyjno-kluczowych, które no niestety już widzieliśmy, ci Numenowie, te wirusy, pewnie jakieś tam ciekawostki się przed nami odkryją, ale cudów tutaj więcej się nie uświadczy. To nadal jest gra, w którą się przyjemniej gra niż ogląda, a już trwa ponad 20 odcinków, co rzadko się zdarza przy takich tytułach, zwykle są one krótsze. Tak więc myślę, że... Myślę, że powinniśmy tak czy siak być zadowoleni, że ta seria trwała tyle, ile trwała. Co my tutaj mamy? Sprawdź siłę w starciu. O mój Boże, naprawdę? Kowalski? Dobrze widzę? Kowalski brąz? O Jezus Maria, najsilniejsze zombie świata? Jaja sobie robicie ze mnie? No dobra, jakby my mamy jedną dobrą taktykę na łamaczy. Ja bardzo chętnie ją tutaj wezmę i będę realizował. Okej, okay, dobra. Eksplozja ognia, tak jest, to lubię. To lubię w walce tym mieczem. Ja pierdolę, jest niesamowity. Szczególnie jeżeli będę celował w kończyny. Jeden cios po prostu powoduje rozpierdol, a potem śmierć. Dobra, trzy zombiaki będą tutaj do pokonania, co? Więc trzeba będzie zaraz z nimi podziałać. Nie wiem, gdzie będzie ten kolejny. Czy ja muszę iść w nowe miejsce? Co się dzieje z tym? Czy on tutaj żyje, nie żyje? Nie, teraz zniknął, co? Pojawi się nowy? O co tutaj chodzi? Tam chyba się jakiś zbliża, kolega. Dobra, ty mnie złapałaś! Dobra, okej, okay, nieważne, eksplodowała jeszcze. Gdzie kolejny najsilniejszy zombie świata? Tutaj? Tak, to jest pan srebrny, co? No dobra, okej, okay, rzućmy tam przynętę. One powinny się mniej więcej teraz przestać mną interesować. Chociaż na chwilę, ale ten niestety maszeruje w moją stronę. O, pan srebrny. Pan srebrny się chyba nie spodziewał, jaką będę tutaj operował bronią. A operuje pegowaniem. Pegowanie to jest najskuteczniejszy sposób. Dobra, jest pan złoty tutaj też.
Dobra, tutaj rzucimy granacik. Spróbujmy się z nim zmierzyć w sposób taki standardowy. Oczywiście cały czas unikając mniej więcej jego uderzenia w ziemię. Oj, 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 dobra. Uważaj na poziom życia, uważaj na poziom życia i będzie dobrze. Ale tak, myślę, że zaraz go zadrapiemy na śmierć. O kurwa, wybuchacze, jebacze tutaj jeszcze się znajdują. Co ja mogę więcej wam zrobić? Mamy ten mój ognisty, wybuchowy miecz. Wy sami się kurwa prosicie o śmierć, naprawdę. Dobra, to ja co jeszcze muszę mu tylko zrobić? Jeden dobry headshot i się pożegna z życiem. O nie, przepraszam, ale że on kurwa ma dużo tego życia. Ale już tam chyba krwawi i nie żyje. The king is dead. Dobra, król nie żyje. To akurat bardzo dobra informacja. Nie mam niestety mojej przynęty z eksplozją. Czy ja coś muszę podnieść? Na pewno muszę coś podnieść. Obstawiam, że to jest system, wiecie, w stylu o, tylko najsilniejszy złamaczy w tej siłowni będzie miał najlepsze elementy w sobie, czy tam najbardziej zgniłe ze wszystkich mięs. Dobra, koleżanko, nie wkurwiaj mnie. Jak ci utnę nogę, to już nie będziesz tak się drzeć ochoczo. Elektryczny szwendacz, tą mamy też załatwioną. Ten, jak tutaj cwaniacko podszedł mi od tyłu. Dobra, zajebiście dużo rzeczy wszędzie dookoła, a ja mogę po prostu upolować jeszcze jedną główkę. Aha! Dobra, idealnie to działa na te człapacze. Znaczy, idealnie by podziałało zwykłe uderzenie w głowę, ale to wygląda tak cholernie satysfakcjonująco, kiedy ich nabijam. Ajajaj. I te eksplozje. Piękne mody. Coś jeszcze? Coś jeszcze. Cudnie. Dobra. Gold standard, Gunk. Man, what a haul. Dobra, teraz jemu musimy pokazać te fragmenty odjechane, co sugeruje mi, że być może zjarał się kiedyś i wymyślił jakiś niesamowity upgrade, który w tej chwili mi podaruje, chociaż nagrody za misję raczej nie sugerują, że dostanę cokolwiek więcej niż tylko punkty doświadczenia, ale kto wie, może jednak będzie ciekawiej. Got Curtis Moore, certainly one of the favorites here today, up against Marcus Daly. Daly had a bit of trouble earlier with the warm-up round. Let's see if he's recovered. And that's the bell, starting at 3:30. Daly coming in strong, 350. Great lift. Wow. Guess he managed to recover all right. More so working on 330. I'd say he looks good for it. Daly already on the 390. Huge opening. He's definitely going for it. More is on 350. Teraz usłyszymy pewnie na żywo, jak się zaczęli ludzie transformować podczas martwego ciągu. Here come the medics. I wasn't able to see if it was a shoulder break or what the. Daly is back on his feet and he's destroying the stage. Oh, you hate to see it. You know, especially after last year's abuse scandal with Lorenzo Nadeau. We got security moving in now. All right, we should be back in the competition and just Jesus, he's fighting more. No, he's Daly's. Zajebiście, że ten komentator tak ochoczo i dokładnie opisuje, co się tutaj odpierdala. Okej, okay, bye bye. Czy ja chcę się z nimi wszystkimi bić? Trochę nie mam po co, szczerze mówiąc. Mimo już to są kolczaste szwendacze. A, jeszcze mnie kurwa chwytają. Przecież ja mam tą kartę na automatyczne uwolnienie się z chwytu. Kompletnie kurwa zapomniałem, szczerze mówiąc, że ją mam. Dlatego nie muszę naciskać żadnego przycisku. Ja sobie myślę, kurwa, czy ja coś przełączyłem? Automatyczny sukces w każdym QTE? Nie, to po prostu jest karta, która mi ułatwia życie. Bo jak widzicie, jednak im się nadal zdarza mnie łapać. Trent, you were right, buddy. I got some awesome gunk. Maj! Yeah? I knew it all along. You gotta stay natural. No GM food for me. I stay mostly vegan. Tak, wiem, że roślinki lubisz. Everyone has their limits. Well, workbench is there if you need it. Just make sure you don't leave a mess. Kai will flip if someone leaves zombie lungs lying around again. As most reasonable people would. Yeah, don't be that guy. Okej, okay, dawca narządów ukończony, 4000 expa, a nie, przepraszam, dostałem jednak inne rzeczy. Przemoc i agresja kontrolowana, nową kartę dostałem i to kartę numenową z tego co mi się wydaje. Na razie mam co, zabicie, a dlatego mam eksplozję na wszystkim, zapominam jakie mam umiejętności. Bardzo fajnie to działa, jakiekolwiek zabicie za pomocą żywiołu powoduje eksplozję, a ja lubię żywioły. Ale nowa rzecz, którą tutaj mamy, to znowu automagia. Zaryzykuj, pozostań w trybie furii na dłużej, gdy twoja furia się wyczerpie, pozostaniesz w trybie furii, ale zaczniesz tracić zdrowie. O nie, hell nie. Nie, 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 to absolutnie nie pasuje do mojego playstylu. Żadnego. Oto co, moi drodzy, tego gówniaka możemy rozmontować, tak samo jak tego. Ten łom, czy się do czegoś przyda?
On jest na okaleczanie, naprawdę? Tak samo na okaleczanie, jak powiedzmy inne jakieś... No nie mam tutaj niczego na okaleczanie w tej chwili. Ale tak jak, nie wiem, miecze czy inne cuda, które służą do odcinania po prostu kończyn. Intrygujące, nie powiedziałbym. Mogę sobie to wszystko ponaprawiać, jeszcze mnie w miarę na to stać, ale trzeba jakieś bronie pozbierać. Ze wszystkich questów pobocznych, które tutaj mamy, wydaje mi się, że najlepiej by było je pozbierać i zobaczyć, które będą dawały najciekawsze nagrody. Bo tamże 4000 expa to jest jedno, ale na przykład rzadka modyfikacja broni dystansowej się tutaj znajduje, a tutaj doskonała modyfikacja broni do walki wręcz, czyli porażacz trzeciego poziomu. To akurat zajebiście by było sobie skombinować. Te dwie nagrody są takie, prowizoryczny mod i 1500 expa. Niezbyt pasjonujące. Ale oczywiście najważniejsze pytanie brzmi, gdzie jeszcze się znajdują questy, których w ogóle nie odebrałem? Ponieważ na nabrzeżu też mamy trochę rzeczy do roboty. Nie jestem pewien, czy tutaj jakiś quest jeszcze jest do wzięcia. Ponieważ jeżeli będę wiedział, z czego mogę wybierać, to mogę wtedy priorytetyzować. Tak więc wydaje mi się, że zrobimy tylko te questy, które będą dawały najfajniejsze nagrody. I to mówię tutaj o jakichś różnego rodzaju schematach, a niekoniecznie tylko czystym expie. No a potem ruszymy już po prostu po finał. Tutaj nic nowego do wzięcia się nie znajduje. Jakie są jeszcze większe miejsca? Bel Air, dwa zadania mi pokazuje. Rezydencja Emmy. Tutaj nie wiem, czy ktoś nowego będzie miał coś do zlecenia, czy może coś starego jest do wykonania. Może jakaś zaginiona osoba gdzieś tutaj się zapodziała. Tego jednego typa w autobusie nie znalazłem, więc czas zmarnowałem. Nie spodziewałem się, że mnie pośle do innego miejsca. O proszę! Mamy jeszcze Lucianę. Okay. Ta się chyba zna na komputerach. Jak poduszka wyskoczyła. A major seismic event just as the infected started crawling out of every manhole and overrunning the city. Don't get me started on Strange. I know. You're thinking, oh, we get quakes all the time, but never like these, with such localized effects and their epicenters nowhere near where we'd expect them. There's more going on under the surface. I just need the data to prove it. Let me guess, this is where I come in. Afraid so. Some colleagues and I placed 4 seismometers in the sewers to gather readings as soon as we noticed. We got in through the Bel Air access tunnel not far from here. Our little field trip did not go well. I need you to collect our data. Right. Yeah, the sewers are rough. We soldier on. The devices you're looking for come in special locked containers. Each one has a key. Get the data from all 4 and bring it back to me. The sooner, the better. The more we know, the better our chances. I'll change into my lab coat and be right back with your data. Wstrząsająca historia, co? Poszukaj śladów sejsmologów na zewnątrz kanałów ściekowych. No to faktycznie jest jakoś bardzo niedaleko. Tak, to jest to samo miejsce, którym się wchodziło do kanałów, gdzie był nasz kolega Patton. Poza tym nie widzę, żeby tutaj było zbyt wiele rzeczy do wykonania. A jaka jest nagroda za to zadanie, powiedz mi, koleżanko? Gruba ryba, sztuk 1. Nie wiem, czym jest gruba ryba, obstawiam legendarną broń. Może to będzie taka dosłownie ryba na patyku plastikowa, czy coś takiego. Tak czy siak, moi drodzy, wiemy jak jest. Niestety wyspa będzie zbliżała się ku końcowi. Ale myślę, że jeszcze w przyszłym odcinku spróbujemy sobie pobiegać rzeczy poboczne, a potem już lecimy po finał. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Ja będę uciekał. Trzymajcie się. Pa, pa.